Dobry wieczór. Zapraszam na koncert domowy. Proszę Państwa, dzisiaj chcieliśmy zagrać utwór zespołu Armia, który pochodzi z płyty Duch. Ta płyta została, proszę Państwa, przygotowana, można powiedzieć wymyślona, skomponowana w browarze. Tak, proszę Państwa, w browarze. Zespół Armia miał próby w browarze, w Poznaniu. Tutaj jest teraz taki, w miejscu, gdzie znajduje się ten niezwykle efektowny architektonicznie sklep, był kiedyś prawdziwy browar, proszę Państwa. Ja nie jestem poznaniakiem, ale pewnie poznaniacy znają dokładnie to miejsce i lepiej ode mnie. Ale proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że w tym browarze był kiedyś taki klub muzyczny i w tym klubie na sali my mieliśmy próby i tam właśnie przygotowywaliśmy płytę Duch. Graliśmy wtedy we czwórkę, oprócz mnie jeszcze Paweł Piotrowski na basie, na perkusji Stopa, a na gitarze miejscowy, niezwykle zdolny gitarzysta o pseudonimie Popcorn. I tenże Popcorn, proszę Państwa, kiedyś przyniósł taki pomysł na próbę, taką melodię. Ja powiedziałem, o, zróbmy z tego numer. Bardzo często tak mówiłem, jak ktoś tam coś brzdąkał na gitarze, to koledzy zawsze pamiętają, że ja mówiłem, o, zróbmy z tego numer. I powstał ten utwór, ten numer, który miał kryptonim Legia. Ten kryptonim wymyślił Popcorn, nie wiem czemu, ale może mu się to wydawało z takimi churalnymi śpiewami kibiców na stadionie. Nie wiem, czy Popcorn był, jako poznaniak, był kiedyś na meczu Legii Warszawa, ale tam na tych meczach tak podobno ci kibice tak śpiewają, proszę Państwa. No i kryptonim Legia miał ten utwór. Chcę powiedzieć, że utwory zespołu Armia, zanim pojawią się na płycie i są, że tak powiem, na etapie prób, kiedy ćwiczymy te utwory, to mają kryptonimy, ponieważ w przypadku zespołu Armia zawsze na początku jest muzyka. Najpierw powstaje cały utwór, jak powstaną wszystkie utwory, to ja dopiero wtedy zaczynam pisać teksty. No ale proszę Państwa, żeby te utwory sobie jakoś przypominać i grać, to trzeba, proszę Państwa, mieć na nie jakieś nazwy. A jakie nazwy, jak nie ma w ogóle tekstu? No więc są różne kryptonimy. Ten, który dzisiaj zagramy, miał kryptonim Legia. Ale proszę sobie wyobrazić, że takie słynne utwory, jak na przykład Opowieść zimowa, to my w zespole Armia nie mówimy na to Opowieść zimowa, tylko Okna. Ponieważ taki miał ten utwór kryptonim, który wymyślił Robert Brylewski i do dzisiaj ten utwór dla nas jest Okna. Albo taka piosenka, którą my tu graliśmy wspólnie w koncercie domowym, Gdzie ja tam będziesz ty. To proszę Państwa, nikt z nas nie mówi, gdzie ja tam będziesz ty, tylko jest to Groźniak. Groźniak też Robert Brylewski wymyślił, że to jest Groźniak. I do dzisiaj jest, mówimy Groźniak. Jeszcze na przykład wiele innych jest kryptonimów. Na przykład z samej płyty Duch, proszę Państwa, utwór Soul Side Story, który notabene powstał tutaj u nas w domu. Razem z Pawłem Piotrowskim, pamiętam, tam w kuchni siedzieliśmy. Ja zacząłem grać ten temat i Paweł Piotrowski powiedział, o, jakie to ładne, zróbmy to, to takie fiołki. I proszę Państwa, to był kryptonim Fiołki. Albo utwór, który rozpoczyna płytę Duch, czyli Inaczej niż zwykle, to by nazywaliśmy go Hamlet. Nie wiem dlaczego Hamlet, ale proszę Państwa, takie kryptonimy. Ja też chcę powiedzieć, że płyta Duch doczekała się dopiero co wspaniałej reedycji. Proszę spojrzeć. Płyta Duch na winylu. O, jak pięknie. Proszę zobaczyć. Dwupłytowy album Duch. O, tutaj ten skład właśnie. To jest, proszę Państwa, Popcorn. To jest Stopa, to jest Paweł Piotrowski, a to jestem ja.
A zdjęcie zrobił Andrzej Georgiew, bardzo fajny fotograf. I proszę Państwa, tą płytę Duch na winylu wydał Mietek Stoch, właściciel niezwykłej oficyny Ars Mundi, a także wspaniałego sklepu w Warszawie, który się nazywa Art Reco. W tym sklepie, proszę Państwa, są same winyle. Jest, nie wiem, 100 tysięcy winyli. Jak Państwo by chcieli kupić winyl Duch, to proszę się udać do Warszawy, na ulicę Kopernika, do sklepu Mietka Stocha, niezwykłego człowieka, niezwykłego melomana. Proszę Państwa, ja chciałem tylko powiedzieć, że Mietek Stoch zatroszczył się, żeby nacięcie tej płyty było w Londynie, w słynnym studiu Abbey Road. I tak to jest, proszę Państwa. Ale mówiąc dalej, skoro ta płyta powstała w browarze, to browar kojarzy się z piwem. I proszę Państwa, czy piwo jest dobre? Tak naprawdę? Bo żeby się dowiedzieć, czy coś jest dobre, to należy to dać do spróbowania dziecku. Ponieważ dziecko doskonale wie, że co jest dobre, co smakuje, a co nie smakuje. Jeżeli dziecku coś nie smakuje, to znaczy, że to jest niedobre. I proszę Państwa, ja patrzyłem kiedyś, jak miałem, nie wiem, z 10 lat, jak mój wujek, jak jeden z moich wujków w Tarnobrzegu, którym też był browar, bo wtedy w tych wspaniałych czasach, w tej cudownej epoce, w każdym moim mieście był browar. I oni produkowali swoje piwo. No i ten wujek, tak pamiętam, z lubością pił to piwo. Ja mówię, wujku, to piwo to jest dobre? On mówi, to jest coś pysznego, mówi. A ja mówię, a mogę spróbować? I wujek mi tam nalał troszeczkę o tyle. Ja spróbowałem i powiedziałem, wujku, jak to jest strasznie niedobre. I proszę Państwa, jak kto, każdy odbiera te smaki. To jest tajemnica, że dla wujka piwo to było coś wspaniałego, a dla dziecka to samo piwo było bardzo niedobre. Jak to jest? A co było dobre dla dziecka do picia? Oranżada. Było coś takiego, proszę Państwa, jak oranżada. To było w takiej butelce, takiego. Ta oranżada to był napój, taki słodki napój gazowany. I to najważniejsze było w tej oranżadzie. Ja to może Państwu pokażę, bo ja nie mam prawdziwej oranżady, ale to jest butelka po piwie Grolsch i ma coś takiego. O, widzicie Państwo? Takie zamknięcie było. Taki wichajster. Nie wiem, jak to nazwać, ale to doskonale zamykało tą butelkę. I ta butelka była wielokrotnego użytku. Można było ją sobie wypić, a później znowu coś do niej nalać, na przykład jakiegoś soku. I proszę Państwa, nie trzeba było wyrzucać butelek. Można było tą butelkę przechowywać przez 100 lat na przykład. I jeżeli działa takie wspaniałe to urządzenie, ten wichajster. Jak ludzie mogli wpaść na coś tak genialnego? Dzisiaj czegoś takiego nie ma i wszystkie butelki wyrzucają. Proszę Państwa, kiedyś w tych czasach to nic się nie wyrzucało. Na przykład było coś takiego jak skup butelek. Jak ktoś chciał wyrzucić butelkę, to zaraz sobie tak się zastanowił i mówił, po co ja mam wyrzucić butelkę, jak ja mogę iść do skupu butelek i jeszcze dostać za to, za taką butelkę, no nie wiem, ile to było, 50 groszy? Albo na przykład skup makulatury. Jakieś stare gazety, jakieś stare tektury i tak dalej. Wszystko można było sprzedać i dostać za to pieniądze. A teraz wszystko to ludzie tak bez sensu wyrzucają. Proszę Państwa, to ja bym bardzo chciał, żeby wrócono do tych butelek ze szkła i żeby już nie było tych butelek plastikowych. Bo po co komu plastikowa butelka? Po co to komu? Proszę Państwa, jak można mieć taką ładną, zieloną butelkę z takim wspaniałym urządzeniem i wielokrotnie jej używać. Proszę Państwa, to wszystko ma swoje smaki, ale to właśnie, czy to ma dobry smak, albo na przykład smak papierosów. Ja jak miałem, proszę Państwa, 14 lat, to po raz pierwszy zapaliłem papierosa. Było to oczywiście w piwnicy w Tarnobrzegu, jak byłem na feriach zimowych, ale już miałem 14 lat,
Czyli, proszę Państwa, jeszcze człowiek chciał, że tak powiem, wsadzić rękę trochę w ogień i zobaczyć, jak coś smakuje, jak i tak dalej. I kolega nie poczęstował papierosem. Był to papieros Marlboro. I ja, jak wypaliłem tego papierosa pół, to natychmiast zakręciło mi się w głowie, zrobiło mi się niedobrze i natychmiast wymiotowałem. I tak to było moje pierwsze spotkanie z papierosem. Ale za 2 godziny już drugi papieros mnie poczęstował i po drugim już nie zwymiotowałem. Ale proszę Państwa, co to było za ciekawe miejsce? To było w piwnicy, gdzie mieliśmy takie pomieszczenie. To była jakaś suszarnia bielizny czy coś, gdzie stał stół ping-pongowy. I my spędzaliśmy tam na tych feriach czas, że graliśmy w ping-ponga przez cały dzień z tymi rówieśnikami, kolegami po 13, 14, 15 lat. I proszę Państwa, ta gra w ping-ponga to było tak małe pomieszczenie, że jak się kończył stół, to jeszcze chyba tylko był metr do ściany, ale się grało jeden za drugim i tak dalej. Z 5 nas tam siedziało. Oczywiście wszyscy musieli palić te papierosy. Jak się nauczyli palić, to już zaczęli wszyscy palić. Nawet pamiętam, proszę Państwa, że nawet ktoś, jakiś, kto mieszkał w tym bloku, to przynosił tam nawet do tego naszego, że tak się wyrażę, klubu, magnetofon ten, o którym mówiłem, ZK-120 albo ZK-140, to wspaniałe urządzenie, i puszczaliśmy sobie muzykę i graliśmy w tego ping-ponga. I proszę Państwa, to już chyba było jak w raju jakimś dla nas, dla takiej młodzieży spędzającej czas na feriach. Więc proszę Państwa, ping-pong, papierosy, i magnetofon i muzyka. I pamiętam nawet jaka muzyka. To był rok 1976. Miałem 14 lat i wyszła wtedy płyta, którą Piotr Kaczkowski w Trójce oczywiście puścił całą i można ją było sobie nagrać. A co to za płyta? Proszę Państwa, to była płyta zespołu Rainbow. Był taki zespół, który się wywodził ze słynnego zespołu Deep Purple. Lider tego zespołu, Richie Blackmore, odszedł od Deep Purple i założył zespół Rainbow. I w tym zespole bardzo fajni muzycy grali, taki wokalista Ronnie James Dio albo perkusista Cozy Powell. I oni mieli taki na tej płycie taki jeden super numer, nazywał się Stargazer. I pamiętam, że puszczaliśmy go w kółko i graliśmy w ping-ponga, słuchając tego Stargazera. I proszę Państwa, ale to chcę jeszcze powiedzieć, co z tym, co ten Cozy Powell, ten perkusista niesamowity, ponieważ on, ten Cozy Powell, też prowadził taką solową działalność i można go było usłyszeć, jak się poszło do takiego klubu. Mieliśmy taki w Puławach, był taki klub, który się nazywał Salon Gier. I tam w tym salonie gier była szafa grająca. Proszę Państwa, było coś takiego, taki przedmiot jak grająca szafa. To przypominało, to była taka jakby właśnie szafa, wielki głośnik, i to było, proszę Państwa, taki automat, który puszczał, jak się wrzuciło tam monetę. Tutaj wypisane były utwory, jakie można było posłuchać. Wrzucało się monetę i ten automat wybierał singla winylowego i puszczał, i przez ten wielki głośnik leciała muzyka. I to nawet było niezłe brzmienie, proszę Państwa, przez ten głośnik. Ja muszę powiedzieć, że właśnie dlaczego mówię Cozy Powell? Bo tam wśród tych do wyboru były różne wielkie szlagiery, proszę Państwa. Ale najbardziej podobał mi się utwór Cozy Powella pod tytułem Na Na Na. Ale tam były jeszcze inne wielkie szlagiery, jak na przykład utwór Ballroom Blitz zespołu Sweet. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie. Super utwór. Albo taki utwór Tiger Feet, zespół Mud. No albo w ogóle już największe szlagiery, czyli Gary Glitter. Był taki wykonawca Gary Glitter i on, tam było już parę nawet tych szlagierów jego. Ale mi się najbardziej podobał właśnie utwór Na Na Na. Cozy Powell, perkusista zespołu Rainbow. Proszę Państwa, i to tak się spędzało ferie zimowe w wieku 14 lat.
Proszę Państwa, ja chcę też powiedzieć, że w tym utworze, który za chwilę już zagramy, występują niezwykłe postaci. Na przykład występuje taka postać Damianek, który podnosi udko. Damianek podnosi udko. Ale proszę Państwa, to nie jest jakiś byle jaki Damianek. To jest prawdziwy Damianek. I on podnosił udko. Rzecz zdarzyła się w Zakopanem. W Zakopanem byliśmy kiedyś na wczasach i pamiętam, że poszliśmy na obiad i w takim barze mlecznym na Krupówkach, o, proszę Państwa, coż to za miejsce, bar mleczny, miejsce cudowne. I w tym barze mlecznym przy jednym ze stolików siedziała rodzina. A my siedzieliśmy przy drugim stoliku i to było tak jakoś bardzo ciasno. I proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że za mną właśnie siedział mały chłopiec, co tu za mną, o tam, przy drugim stoliku, który jadł kurczaka i trzymał w ręku, utko. I coś tam krzyczał z tym utkiem. I tak tym utkiem wymachiwał, że ja tutaj jedząc prawdopodobnie pomidorową lub mielone, słyszę nagle: Damianek, przestań! Pobrudzisz pana. I ten Damianek z tym udkiem tak w rączce. To był mały chłopiec. No więc Damianek podnosi udko. Proszę państwa, ale nie obrudził mnie. Chcę też powiedzieć, że jeszcze występuje inna tajemnicza postać. Wilczy kot. Wilczy kot. Ale proszę państwa, ja do dzisiaj nie wiem, kto to jest. Raz, dwa, trzy i...